Ruszają galerie na wszystkich serwerach. Wiecie, już dawno temu była galeria na 1.8, teraz ruszają na 1.9, 1.11 i 1.12. Żeby wam odświeżyć, jak się je zakłada i wszystko po kolei, jak to wygląda, to zaraz wam wszystko pokażemy. Geralt zaprasza na w żyć handlarzone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. Tak, tak, już teraz możecie zacząć sobie marudzić na Crysisa, że dopiero teraz są... Nie no, oczywiście żartuję sobie, jest ze mną Crysis i Cyberwolf. Cześć. I razem będziemy tutaj pokazywać. Jesteśmy w tym momencie na galerii 1.12.2. W momencie, w którym to nagrywamy, jeszcze tego nie ma. W sensie, no, ona jest tu na tym 1.12.2, bo jesteśmy na 1.12.2, ale jeszcze nie ma questa, dzięki któremu można sobie tą galerię wykupić. Co nie zmienia faktu, że jak to opublikuję, to już będzie. Dobra, będzie quest. Że jako, że jesteśmy na 1.12, to może już w tym momencie, Marcin, ty załóż swoją galerię. Ja wam krok po kroku wytłumaczę, dobra, co macie zrobić. Po pierwsze, zrobimy questa, ale do questa dojdziemy na sam koniec. W momencie, kiedy już wykonaliście questa na galerię, większość osób pewnie już wie, o co chodzi, w tym momencie wpisujecie komendę galeria spacja stwórz, czyli stwórz tylko bez polskich znaków. Galeria stwórz. Ja tylko jeszcze gwoli przypomnienia chciałbym dodać, że z tych ramek, bo tutaj można umieszczać ramki, wszystko ładnie, pięknie. O właśnie, przedmiot włożony do ramki przy próbie wyciągnięcia zniknie, żeby była jasność. Mam swoją galerię w tym momencie. Jej, jesteś moim sąsiadem. Właśnie stworzyło tutaj Purposowi galerię i pierwsza osoba, która wejdzie i stworzy tego, zrobi questa na 1.12, będzie sąsiadować z Purposem, czyli pojawi jego galeria się tutaj. Dobra. Coś czuję, że właśnie Cyberwolf wpisuje galeria stworz. A mu się nie uda jeszcze, bo nie zrobił questa. Niestety. Dobra. Nie mam permisji do tego. Dokładnie. Dobra, i w tym momencie, jak już macie tą swoją galerię, w niej możecie postawić ramki, a w ramki włożyć przedmioty. I teraz tak, ile jest tych ramek, bo niestety nie można postawić ile się chce. Zwykły gracz, który wypełni questa, galeria, zwykły quest galeria, który tak naprawdę kosztuje 5 saków diamentów, czyli normalną walutę, którą można wydobyć na serwerze, ma 96 ramek i 96 przedmiotów do włożenia. Znaczy może je w dowolnym miejscu po prostu położyć, ale tylko 96. Dobrze tak, kojarzę? Dokładnie. Możemy może nie tyle co w dowolnym, co tutaj. No w tych i w środku. Tu już nie może, tu już nie będzie mógł kłaść. Mhm. Czyli tylko i wyłącznie w środku tej galerii, tego budyneczku. Dobra, będzie mógł 96 takich ramek. Jeżeli chce więcej, czyli kolejne 96 zwiększyć do 192, w tym momencie musi wykonać drugiego questa, tam galeria 2 czy jakoś tak, który już będzie kosztować włosy z brody Merlina, ta sama cena co na 1.8. A jeżeli chce mieć kolejne 96, to w tym momencie trzeci quest, to samo i jego limit zwiększy się tam do 188, jeżeli dobrze pamiętam. 188. Tak, a ja nie mogę nie wsadzać do ramek, czemu nie mogę i nie wsadzać do ramek? I właśnie o to chodzi. To jest takie specjalne zabezpieczenie, żebyście przez przypadek czasem nie włożyli, macie świetny miecz w łapce, biegacie i przez przypadek klikniecie, puf, włożyliście miecz do ramki. I nie do da się. Trzeba kliknąć shift. Na shift. Tylko na shiftie można kładzić ramkę. Dokładnie tak. Tak, kolejna rzecz, nie można zniszczyć przedmiotu. Jak włożycie jakiś przedmiot do ramki, za pomocą zwykłego kliknięcia też nie możecie zniknąć. Po co? Włożycie sobie bardzo fajny jakiś spawner, jajko, podpis, purposa, krajścia, cokolwiek. W tym momencie biegniecie przez przypadek, a psik, kliknęliście. Zniszczony przedmiot. I nie ma. Też musicie kliknąć, trzymać shift i za pomocą shiftu po prostu zniszczyć go. I dokładnie. On wtedy zniknie. Mimo dokładnie go. Tak. Mimo. Przepraszam. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie, kiedy włożycie przedmiot, nie możecie go też obracać za pomocą prawego przycisku myszy, dopóki nie klikniecie shift. Ale bo prawym przyciskiem myszy jest po prostu wyświetla się lore na czacie. Medal uczciwego gracza, gratuluję graczy, uznaliście za uczciwego i bla 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 bla. A jak sobie klikniecie z shiftem, to sobie możecie go obracać. Tylko nie obracacie tak jak teraz Purpos, z tego powodu, że niestety tego się nie da ominąć i niestety to zostanie. Każde obrócenie takiego przedmiotu to jest minus jeden do waszego limitu włożonych przedmiotów w ramkę. Dokładnie. Dobra. Jak zwiększać taki limit w momencie, kiedy włożyć jakiś przedmiot, jak odzyskać ten limit? No nie tyle co zwiększać, co odzyskać ten limit. Każdy zniszczony przedmiot z ramki zwiększy wam limit o jeden. Każda zebrana ramka na waszej galerii zwiększy wam limit pozostawionych ramek o jeden. No, żeby dokładnie nie było zbyt prosto, nie można wyrzucić żadnego przedmiotu tutaj na tym serwerze. O, przykładowo,
I nie mogę, nie da się nic wyrzucić. Wyrzucanie jest zablokowane na tym świecie. Ja może po prostu, żeby... To jest dosyć skomplikowane. Jeżeli chcecie, żeby wszystko zostało na swoich miejscach i chcecie, żeby ta galeria była ładnie, to wkładajcie do ramek uważnie i zostawcie w tych ramkach. Nie klikajcie już potem shiftów ani niczego, potem możecie tylko prawym przyciskiem sobie klikać i oglądać, jaki jest lore danego przedmiotu. Dokładnie, tyle. Dobra, to może jeszcze... 11, pokażę, że już są na wszystkich pod serwerach ten... Galerię. S9, czyli 1.9. Już wszędzie mamy w tym momencie galeria. Co jeszcze chciałeś powiedzieć, czy przechodzimy do questa po prostu? Właśnie questa, chciałem przyjść do questa. No to S8, tutaj również mamy galerię. Tą galerię już na pewno znacie, no bo, prawda... Ten. Jak się przychodzi na swoją galerię, może jeszcze przypomnij tym, którzy... Dobra, w tym momencie jest kilka takich komend, które mogą wam się przydać. Po pierwsze, to jest galeria stwórz, o której mówiłem. Po drugie, to jest po prostu galeria, ukośnik galeria. Lecicie na swoją działkę, na swoją galerię, na swoją wyspę. Galeria spacja, dowolny nick. Nie musicie mieć uprawnień administratora, żeby lecieć na galerię Purposa. Nie musicie mieć uprawnień moderatora, wiceadministratora, żeby polecieć na galerię minister 357, który w tym momencie znajduje się na serwerze. Jeżeli galeria istnieje, to wystarczy, że wpiszecie nick galeria spacja lisiczka i pojawicie się na galerii lisiczce. I proszę bardzo, na przykład tutaj Cyberwolf ma w swojej galerii iPhone za 64 włosy, znaczy za 300 taki kupione w trakcie trwania happy hour ostatniego. Właśnie, kupione. Zapamiętać, nie dostaję, ja muszę kupić tak samo jak inni. Dokładnie. I w sumie jeszcze ostatnia taka komenda, która może wam się przydać, to jest to galeria spacja limit, która pokazuje wam, jaki macie limit, ile macie wykorzystane, ile wam zostało i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza liczba, bo są trzy liczby łącznie, pierwsza liczba jest to limit waszych ramek, ile jeszcze ramek możecie postawić, liczba w nawiasie, czyli druga liczba, ilość przedmiotów, które możecie włożyć w ramki, i trzecia liczba to jest wasz ogólny, maksymalny limit ramek. Dokładnie. No to co, przechodzimy do questa, tak? Tak. Spawn. Stary, nie znam takiej komendy, czujesz? Nie, no dobra, żartuję, źle wpisałem. Spawn. Lecimy, gdzie tu jest ten spawn, bo mi się nie wczytał normalnie. Od główny. Możesz do mnie tepnąć, do Purposa. Dobra, jest. Cybera. Jest. I mamy jest galeria. Tylko, że ja już nie mogę zrobić tego questa, bo już go mam zrobionego. Cześć, chcesz mieć własną galerię, gdzie możesz stawiać ramki, bla 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 bla, nic prostszego, wystarczy, że zapłacisz mi 400 diamentów 4 razy 64 i galeria jest już twoja, czyli mówiąc krótko, trzeba przyjść do tej pani trzymając 400 diamentów w łapce, znaczy po prostu w pasku, ekwipunku. W ekwipunku i kliknąć jeszcze raz, to ja pokażę może jak to się robi, co? Adin, 2, 3, 4. Podchodzimy. Zniknęły. Quest galeria completed. Dziękuję, do widzenia. Macie swoją galerię. Tak, a jak chcecie zwiększyć limit, to tutaj macie większy limit, który możecie zrobić dopiero jak zrobicie quest galeria. I w tym momencie zwiększacie za 32 włosy do 192 ramek, a tutaj za kolejne 32 włosy zwiększycie sobie do 288 ramek. Proste, proste. Jak budowa cepa. Nie zapowiada to absolutnie końca jakiejkolwiek edycji, bo tak było w przypadku 1.8, że zapowiadało to koniec edycji. Ale wiadomo, że to jest miejsce takie, które można się pochwalić. W ogóle ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego zapraszacie do swoich sklepów i tak dalej, a nikt nie zaprasza do swojej galerii, żeby popodziwiać, że na przykład ma się podpisy od całej administracji. Albo, nie wiem, wszystkie podpisy za happy houry. Mhm. I takie rzeczy. Przecież to jest właśnie fajne, żeby się pochwalić czymś takim. Ja na przykład nic nie mam w swojej galerii, bo ja jestem kupa, ale... Ja mam parę podpisów moich widzów. No to zaraz zobaczymy jeszcze raz. Galeria Crysis. Proszę bardzo. Cox na cheaterów od Knife. Petarda Castu. No widzisz? Widzicie? Możecie na przykład zajrzeć sobie do Galerii Crysisa, czy... Crysis na przykład jedną fajną rzecz tutaj zrobił, co mi się strasznie podobało, gdzieś wyspa z poprzedniej edycji była, tak? Tak, ale niestety mapy się, to tak. Od razu mówię, jeżeli włożycie mapy, to one będą tak wyglądać jak tutaj. Niestety nie przenosimy plików map, chociaż w sumie nie przenosimy, nie będziemy przepisać, one się będą bugować, więc niestety one w taki sposób już zostaną i map nie ma co wrzucać, ale w sumie teraz skasuje, psują się tutaj w ogóle. No niestety map nie ma co wrzucać, ale tak, możecie sobie zapisać wszystkie swoje ważne dla was przedmioty, które zdobyliście. No generalnie chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że te galerie to są takie wasze...
największe chluby. Sala tutaj, chwały. Tak, sala chwały, dokładnie. Wszystko, co zrobiliście, bo aha, jeszcze najważniejsza rzecz, galerie się nie kasują z nowymi edycjami. Tylko, że stąd nie można już wynieść przedmiotów, także po prostu to są wasze sale chwały i tutaj między edycjami będą zostawać te sale i będziecie mogli się chwalić na przykład za 3 edycje. Słuchajcie, gówniarze na przykład, co wy wiecie o brodatych, ja tu grałem już 3 lata temu i miałem takie przedmioty. I wygrałem Krypsy u Purposa. Dokładnie. I Krajzisa, no. A teraz... Zdobyłem podpis Krajzisa czy coś. Ten podpis nowy Purposa to już nie jest ten sam podpis. Kiedyś to było. Ale wiecie, o co mi chodzi. Także mam nadzieję, że wreszcie te galerie pójdą w ruch i na wszystkich serwerach już w tym momencie będziecie mogli sobie tam wkładać swoje przedmioty. Czy już wszystko powiedzieliśmy? Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Może ty, Cyberwolf, masz jakieś wątpliwości co do galerii jeszcze? Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Jeżeli będziecie mieli jakieś jeszcze pytania, zadawajcie je w komentarzach, a widzów zorientowanych, jak to działa, proszę serdecznie, żeby pomagali i odpowiadali tym widzom, którzy chcą się dowiedzieć czegoś jeszcze na temat tych galerii. Dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się. Nie, cześć! Ty powiedziałeś, miałeś powiedzieć. Cześć! No, i trzymajcie się! Cześć!